Witam Was, moi mili. Dzisiaj mamy 6 czerwiec, a ja odwiedziłam moją koleżankę Kasię, żeby pokazać Wam może dość nietypowe, jak na tą porę roku, kwiatki, ponieważ to są bratki. Bratki zawsze traktujemy jako rośliny wczesnowiosenne, a potem zajmujemy się surfiniami pięknymi, petuniami. Oczywiście to są piękne kwiatki, ja nie zaprzeczam, oczywiście to są piękne kwiatki. Ale zwróćcie uwagę na to, że jeżeli zajmiemy się w jakiś odpowiedni sposób naszymi... Cicho, koty. Zajmiemy się w odpowiedni sposób naszymi bratkami, to one nie będą tylko kwiatkami wczesnowiosennymi, pięknymi, tylko mogą być kwiatkami, które będą nam kwitły wiosną, latem, może troszeczkę mniej, ale jesienią odbiją i znowu będziecie mieli piękny parapet kwiatków. No po prostu to wygląda przecudownie. Jak zajmować się naszymi bratkami? Wiadomo, wszyscy podlewamy. Większość nawozi, oczywiście. Ale bardzo ważnym zabiegiem jest to, aby obrywać pędy nasienne. Czyli kwiatek przykwitnie. Gdzieś tam przykwitnie. No, Kasia bardzo dba o swoje kwiatki, więc często obrywa, więc ciężko znaleźć przykwitne kwiatki. Ale, a tutaj przegapiłam. Kwiatek przekwitł. I zaraz wytworzył taki pęd nasienny. Koty! Koty! Nie bić się! O Jezu! Psik! Ej! Nie bić się! Nie bić się! Ja tu o bratkach opowiadam. Dobra, wracamy do bratków. Więc bratek nam wytworzył taki pęd nasienny. I tworzy nam nasionka. Co nie jest dobre dla roślinki, ponieważ ona się będzie koncentrowała i dużo traciła sił właśnie na te nasiona. A my chcemy, żeby się koncentrowała tylko i wyłącznie na kwiatkach. Dlatego obrywamy wszystkie przekwitnięte kwiatki, aby nie zawiązywała pędów nasiennych. To jest bardzo ważny zabieg. O, spójrzcie, jest mnóstwo nasionek. Oczywiście wszystkich nie jesteście w stanie wyciągnąć nasionek. Znaczy, tych pędów nasiennych zebrać, bo to jest... Boże! Się boję tych kotów. Poleciały. No nic. Może im nic nie zrobią. Przepraszam bardzo za... to nie moje koty, nie moje kwiatki, więc nie mogę nic z nimi nic zrobić. Jak już mówiłam, podlewać, nawozić, obrywać pędy po przekwitniętych kwiatkach i w tym momencie trzeba to schować troszeczkę bardziej w cieniu, ponieważ jeżeli mamy marcowe, kwietniowe słońce, ono nie spali nam tego bratka, ponieważ jest słabe i nie daje tyle ciepła. Natomiast teraz, jak mamy czerwiec i sierpień, lipiec, to nam przeparzy te biedne nasze bratki i one zmarnieją, więc trzeba je schować troszeczkę w cień, tam gdzie mają chłodniej. Jeżeli nawet wakacje troszeczkę nam zbledną, troszeczkę nam nie będą chciały kwitnąć, to nie wyrzucajcie ich, ponieważ one odbiją. One odbiją i we wrześniu, będziecie mieli bardzo piękne kwiatki, bratki, zadziwiające. Przecież wszyscy mamy tylko bratki wiosną i czekamy tylko na nasze surfinie, petunie i inne, ponieważ to taki zapchaj dziura, tak? Tak naprawdę traktujemy. A bratki są bardzo ładnym i wdzięcznym kwiatkiem. Jeżeli chcemy odzyskać nasze doniczki, to możemy do gruntu sadzić takie... No, pięknie, no Kasia zawsze ma piękne kwiatki, ładniejsze niż ja niestety. Tylko często ją odwiedzam. Jeżeli nie mamy miejsca w doniczkach, chcemy je wykorzystać na coś innego, to możemy po prostu do gruntu wsadzić. Nie ma też żadnego problemu. On gruncie też sobie poradzi. Widzicie, tutaj mamy piękną jakąś tą odmianę niebieską, ale chyba najładniejsze są te. A zobaczymy, czy się Kasia nimi dobrze zajęła. Oczywiście, Kasia jest bezbłędna. Zawsze się nimi dobrze zajmuje. Nie ma przekwitniętych kwiatków, nie ma pędów nasiennych. No, Kasia wie, co robi. Także, moi drodzy, nie traktujmy bratków jako tylko i wyłącznie kwiaty jednoroczne, wczesnowiosenne, tylko właśnie jako od wiosny do jesieni możemy je mieć. Także mam nadzieję, że Was zachęciłam chociaż troszeczkę.